dążymy dalej do realizacji naszych celów i robimy wszystko to, co w naszej mocy, żeby je osiągnąć. Żeby je osiągnąć. What do you need? A glass of salt. Tak, a glass of salt, jasne. Mój biznes to szkoła językowa fantastyczna w Bielsku-Białej. Oczywiście nie uczę tutaj sama, tylko z moimi lektorami. Rozwijamy się coraz bardziej z dnia na dzień, uczymy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego. Iris Media zaproponowali mi bardzo fajne rozwiązanie, a mianowicie zorganizowanie i nagranie content marketingu, w których uczestniczyło większość moich lektorów. Ja ten pomysł od razu kupiłam, bo było to coś zupełnie innego, nietuzinkowego, a przede wszystkim takiego, co pokazałoby moich fantastycznych lektorów jako ludzi i też przedstawiło ich umiejętności, czyli to, co potrafimy zrobić i to, jacy jesteśmy. Osobiście w projekcie dla mnie najtrudniejsze było wystąpienie przed kamerą, ponieważ pomysł był dosyć spontaniczny, że z dziewczynami ze szkoły językowej For You w Bielsku-Białej nakręcimy filmik, aby pokazać, że nauka języka angielskiego może być nie tylko przymusem, ale przede wszystkim przyjemnością. Współpraca z Iris Media przedstawia się wspaniale, dlatego że już na samym planie wszyscy byli bardzo sympatyczni, pozwolili mi na spokojnie oswoić się z kamerą. No i oczywiście obróbka filmów podobała mi się, ponieważ te wszystkie rysunki, które wykonał Patryk, które pojawiły się w tych filmikach, są bardzo chwytliwe. Mi się wydaje, że dla uczniów też pomocne. Powiedzieli, że bardzo do nich to dotarło i nawet chwalili mi się, które słówka zapamiętali z danego filmiku, więc wydaje mi się, że faktycznie zadziałało. Te krótkie filmiki, które dotyczyły pojedynczych tematów, myślę, że lepiej trafiały do uczniów niż po prostu ten cały ogrom materiału. Wiadomo, że na Facebooku ludzie spędzają w dzisiejszych czasach mnóstwo czasu i przewijają tą tablicę i to się gdzieś tam pojawia i się odtwarza jeden, drugi, trzeci raz i faktycznie coś w tej głowie zostaje. Nie? Jest łatwiej obejrzeć filmik, mi się wydaje, niż otworzyć książkę. Dla osoby, która w ogóle w żaden sposób nie czuje się dobrze w tego typu zadaniach, jednak udało się mnie do czegoś takiego namówić i udało się to nakręcić, no to szapoba, jeśli chodzi o organizację drugiej strony. To, co chciałam osiągnąć, staliśmy się coraz bardziej rozpoznawalni. To, ile ja pozytywnych komentarzy dostałam, że w ogóle świetny pomysł, że super, że nikt czegoś takiego nie ma, aż się boję nawet o tym mówić, bo się boję, że zaraz ktoś tam to podłapie. Jak najbardziej otworzyło nam się mnóstwo nowych grup. Przede wszystkim zaczęli się do nas również przekonywać ludzie, którzy nie mieszkają w Bielsku, bo to był też jakby główny cel tego, żeby pokazać, że poza tym, że my uczymy stacjonarnie, uczymy również online. W międzyczasie zmieniliśmy lokal. Myślę, że to również zawdzięczamy po części tym, że stworzyliśmy ten content marketing. Generalnie wszystko zaczęło się zmieniać, po prostu wszystko nagle zaczęło się zmieniać.